Siema, tutaj Koza, kanał Koza Stream i witam Was. Możliwe, że w ostatnim odcinku tej kariery. Jest to możliwe, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. A to wszystko zależy od tych ostatnich spotkań, ponieważ jak widzicie, nasza ocena w oczach zarządu, no delikatnie mówiąc, jest nie najlepsza, tak więc warto by było zrobić to, co mnie przede wszystkim interesuje, tak więc zakwalifikować się do europejskiej piłki, do której potrzebujemy no sporo punktów, ponieważ piąte miejsce dające gwarancję Ligi Europy to jest 66 oczek, aczkolwiek no ja chciałbym jeszcze dogonić to czwarte miejsce, tą Chelsea, czy nam się to uda, nie wiem, mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się do tego dojść. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Wiem, że irytowała Was ilość reklam na tym kanale, ale dziś jest ich zdecydowanie mniej, dzięki temu, że partnerem dzisiejszego odcinka jest footballteam.pl, darmowa gra przeglądarkowa, w której każdego dnia czeka na Ciebie potężna dawka piłkarskich emocji. Footballteam.pl założysz własny klub złożony z prawdziwych graczy, ale przede wszystkim samemu wcielisz się w swojego piłkarza, którego możesz trenować i udoskonalać, żeby zdobywać kolejne trofea. Przydać do tego mogą się na przykład przedmioty, które wypadają z paczek, a to zawsze jest fajna zabawa. Rejestrując się z linku, który znajdziesz w opisie, nie tylko wspierasz mój kanał, za co oczywiście bardzo dziękuję, ale przede wszystkim zdobywasz 200 punktów energii na start. Życzę więc powodzenia, jak najlepszego rozwoju zawodnika, no i dotarcia na sam szczyt Ligi Mistrzów. A teraz wracamy do odcinka. Jak widzicie, za mną drobne zmiany, których co prawda na tym kadrze, na tym kanale nie będzie aż tak bardzo widać ze względu na to, jak to jest pokazywane, ale na moim głównym kanale na pewno będziecie w stanie wtedy to oglądać. No i co, słuchajcie, czas rozpocząć ten, może nie maraton jeśli chodzi o liczbę rozgrywanych spotkań, ale maraton jeśli chodzi o stres, z którym te mecze będą się wiązały, ponieważ mamy na początku City, potem jest Brentford, następnie czeka nas mecz z Newcastle u siebie, wyjazd do Burnley, dwa dni odpoczynku tylko przed meczem z Fulham u siebie, no i ostatnie spotkanie również u siebie z Southampton, czyli mamy raz, dwa, trzy i teraz... No, 3 mecze, czyli 9 punktów, mam nadzieję, że pewnych. I tyle samo chyba, też 9 punktów, które no, będą ciężkie, wyjazdowe. No na pewno nie możemy sobie przypisać 3 oczek przed spotkaniem z Manchesterem City, wręcz przeciwnie. To, co jest jeszcze bardzo istotne, słuchajcie, no to fakt, bo miałem czas, żeby czytać Wasze komentarze, bo to wszystko, co widzieliście, było nagrane jednego dnia do przodu. Jeśli chodzi o João Felixa. João Felixa kupię, jeśli zakwalifikujemy się do europejskiej piłki. Wydaje mi się, że ma to wtedy sens. Jesteśmy w stanie zagwarantować mu chyba już teraz lepsze pieniądze niż Atletico. Świat widział dziwniejsze ruchy transferowe. Ta klauzula odstępnego jest rzeczywiście niska, więc wydaje mi się, że warto, żebyśmy ją spełnili. No a resztę tych pieniędzy, jakieś tam 20 milionów, czy tam ile zostanie od niego do 100, żeby on dostał, oczywiście nie bezpośrednio, ale wykorzystując różne zapisy, wydaje mi się, że to ma jak najbardziej sens i po prostu już w tym momencie, dzięki tym osiągnięciom sportowym, jesteśmy w stanie mieć duże osiągnięcie finansowe, jakim jest właśnie podpisanie João Felixa. Jak to będzie? Zobaczymy. Jak na razie, słuchajcie, zbugowała nam się kariera. Jeżeli widzicie coś, te minki nie są tak, jak powinny być. Mam nadzieję, że otworzył się przynajmniej dobry skład, bo jeżeli nie, no to czeka mnie reset. Na szczęście są 3 składy. Dobra, są 3 składy, więc przynajmniej to działa. No i zobaczmy, jak to będzie dalej. Jeśli chodzi w ogóle o tą karierę, to jeśli nie zakończymy, bo to też bardzo istotna informacja, którą powinienem powiedzieć. Jeśli nie zakończymy tego sezonu no, zwolnieniem zwyczajnie, albo nie przedłużeniem kontraktu, no to będziemy, to jest przedostatni sezon. Kolejny sezon, który rozpoczniemy, będzie sezonem ostatnim, bo czas na nowe wyzwania. Ja sam to czuję, wiem, że wy także to czujecie i po prostu czas poszukać nowej kariery w innym uniwersum, bo to powoli nam się wyczerpuje i oczywiście nie ma w tym absolutnie nic złego, ale po prostu wydaje mi się, że w ten sposób jest to, będzie to najlepsze. Zastanawiam się, jak to zrobić, ale Greenwood wyjdzie ewidentnie na ataku. Tutaj jesteśmy najmocniejszym składem, jaki mamy i co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Te zielone strzałki, mam wrażenie, że to jest forma naszych piłkarzy, która jest tutaj pokazana, tylko że ona się jakoś baguje. Coś odnoszę takie wrażenie, że to ma być to, bo była jakaś aktualizacja, wydaje mi się, ostatnio, ale nie jestem przekonany. Może ja tutaj zmyślam po prostu, może się gra rozwaliła po raz kolejny. Tak czy siak, skład jest gotowy, najmocniejsze zestawienie. Co ciekawe, przegrali z Lipskiem, ale przegrali z nimi na wyjeździe, więc po prostu Niemcy mogły dla nich nie być zbyt gościnne. Zobaczmy, Manchester City kontra Cheltenham. Czuję tu porażkę, niestety.
i czułem źle, bo remisujemy z nim jeden do jednego i Callum Hudson-Odoi, ten, na którego psioczyłem w ostatnim czasie, strzela jakże istotną bramkę, dającą nam jeden punkt w spotkaniu, w którym nie spodziewaliśmy się, że ten jeden punkt zobaczymy. Van Dijk nadal ma miejsce w składzie, to jest zawodnik krytykowany przez was, że go kupiłem. Ja osobiście bardzo się cieszę, słuchajcie, bo skład mamy młody i mogłem prowadzić tą karierę tak, że kupowałbym tylko młodych zawodników, którzy by się fantastycznie rozwijali, siedziałbym na SoFIFA, albo czytał wasze komentarze, które część z was, nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale bierze z SoFIFA, tylko po co? Ta kariera nie byłaby fajna. Tyle osób tak chętnie nie oglądałoby tej kariery, gdyby ona była taka jak wszystkie. Dlatego uważam, że ściąganie takich zawodników jak Van Dijk, który temu klubowi jest naprawdę potrzebny, uważam. To jest coś, co dodaje dodatkowego smaczku. I czy to się opłacało finansowo? Ja mówiłem, że nie. Jakby nie uważałem tego za doskonały ruch, jeśli chodzi o finanse, inwestowanie w młodzież, ale to jest jeden z najlepszych obrońców w Premier League, historii XXI wieku na pewno, i po prostu zdecydowałem się na wybranie go z tego powodu, że zwyczajnie ten gościu może dawać nam rzeczy nie do końca boiskowe, których po prostu potrzebowaliśmy. Patrzę się tutaj, bo chciałbym jakichś zmian dokonać w ofensywie, ale widzę się, że tutaj Fergusona tak naprawdę możemy zmienić tylko scrollem i więcej tu nie będziemy ruszali w tym momencie, bo zwyczajnie nie ma co. Crew jest trochę niezadowolony, ale mimo wszystko wystawimy go w tym spotkaniu. Ferguson nie zadziałał w ostatnim meczu, miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Gramy z Brentford. Jeśli to zestawienie nie sprawi, nie zda egzaminu, wtedy Martinelli raczej będzie dziewiątką i na dziesiątce zagra Greenwood. No, tu muszę przyznać, że poszło całkiem nieźle. Stevie G z trzema bramkami, jedna bramka właśnie na koncie wstawionego przeze mnie Crowa, więc po tych dwóch spotkaniach, po których nie przyspisywałbym sobie zbyt wielu oczek, mamy ich cztery, więc to jest naprawdę bardzo fajna sytuacja. Imponujący występ Virgila van Dijk'a, bo kiedy możemy, będziemy go wstawiali. Słuchajcie, to jest też bardzo ważny element tej drużyny i tutaj w zasadzie to, którego obrońcę wybieram, głównie wynika z tego, który narzeka i tak dalej. Dobra, słuchajcie, mamy w takim razie zaplanowane spotkanie dotyczące formy. Słuchajcie, to by było coś niezwykłego, żebyśmy wynieśli Cheltenham na poziom top 6, a potem zostali zwolnieni. To będzie naprawdę hit tych karier, ale te cele są tak absurdalne, że ja nie mam zamiaru ich wykonywać. Mamy wygrać Ligę Europy, nie podnosząc pensji, wręcz przeciwnie, redukując zarobki piłkarzy i robiąc inne absolutnie dziwne rzeczy, więc co mogę tutaj powiedzieć, słuchajcie, to są rzeczy, których zrobić się zwyczajnie nie da. Dostępny raport o juniorach, zobaczmy, czy kogoś ciekawego znalazł nam nasz scout. Niestety tutaj nie mamy do czynienia z przyszłymi gwiazdami, przynajmniej na razie, tu zresztą też. No jeszcze, żeby podpisać kogoś, potrzebujemy naprawdę dużej motywacji w postaci nie tylko tej oceny, nie tylko tego, co on może być warty, ale też tego, ile może mieć, ale też tego, co jest warty, dlatego też tego gościa podpiszę tylko z jednego powodu, żeby zarząd widział, że coś tam robimy w okolicach tych juniorów, ale ogólnie rzecz biorąc jakby, no tutaj to nie są ludzie, którzy mają szansę być elementem tej podstawowej drużyny, chociaż my oczywiście go weźmiemy, żeby zarząd widział, że kogoś tutaj bierzemy. Może ich to jakoś uspokoi, nie wiem. Wiem, że gramy teraz z Newcastle, zespół jest gotowy na to spotkanie, ale na początku tak, tutaj wystąpi sobie Stokely, Greenwood zamieni. Nie no, byłoby nie fair, gdybym teraz Crowa zdjął po tym poprzednim meczu, gdzie zagrał fajnie, więc jedyną zmianą, której dokonamy tu, to będzie taki myk, że tu Anzebe wystąpi z prawej strony, Stokely w tym meczu zagra, w następnym zmieni go Luis i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, słuchajcie, w tym spotkaniu, przed którym jesteśmy absolutnym faworytem. Gramy z Newcastle, które jest mimo wszystko całkiem wysoko w tabeli, spójrzcie tylko na to, miejsce dziewiąte, no a my cały czas gonimy to miejsce piąte, które się od nas oddaliło punktami mocno, ale trzeba zwrócić uwagę na fakt, że Southampton ma rozegranych spotkań zdecydowanie więcej od nas, chyba dwa więcej. No ale teraz skupmy się na tym meczu i przede wszystkim wygrajmy go. Tak też się dzieje na swoim stadionie, pokazujemy klasę i przede wszystkim Stevie G. Oj, Stevie G to jest kocur, 2 mecze, 5 bramek na środkowym pomocniku defensywnym. No brzmi rzeczywiście jak Stevie G, cieszy mnie to niezmiernie. Zaplanowane spotkanie dotyczące formy, bo zaczyna tracić zaufanie, wygrywając 2 mecze tak przekonująco. No co mogę powiedzieć, słuchajcie, no jakby
To są uroki tej kariery. To są uroki kariery w FIFA, którą bardzo lubimy. Wielu ludzi ją kupuje, znaczy FIFA kupuje dla tej kariery, która potem razi w oczy swoimi po prostu momentami absurdalnymi, niedopracowaniami, jakie wy widzicie, bo ta kariera jest na starym save'ie, to jest kariera od początku FIFA. I bardzo możliwe, że nas za sekundkę, słuchajcie, zwolnią. Mimo tego, co my tutaj robimy, naprawdę, mimo tego, co tutaj robimy. Zresztą, żeby nie było, że ja narzekam na te zadania, a wam ich nie pokazałem. Zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy. Przypominam, że jesteśmy zespołem, który jest chyba trzeci sezon w lidze angielskiej. Takie odnoszę wrażenie. Mieliśmy wygrać Ligę Europy. Okej, rozumiem. Mieliśmy zakwalifikować się do Champions League. To był także mój cel, więc to rozumiem. Ale do takich celi, żeby to robić, trzeba dostać narzędzia. A nasze narzędzie to było obniż wynagrodzenia piłkarzy o 100 tysięcy tygodniowo, czyli naprawdę to było bardzo duże ucięcie finansowe, a przy okazji jeszcze mieliśmy zakończyć pierwsze okno transferowe z co najmniej 50-milionowym zyskiem, czyli tak naprawdę mieliśmy pogorszyć nasz skład, bo mieliśmy wyprzedać z górką piłkarzy, ściągając tańsze zamienniki, no bo jakby z tego to wynika, a potem mamy osiągać sukces międzynarodowy, sukces krajowy i w ogóle. Jest to absurd, słuchajcie, jest to absurd. Przy okazji jeszcze mamy grać młodzieżą, gdzie nasza jedenastka składa się w większości z naprawdę mega młodych zawodników. No mówiliśmy o tym, 25, 21, 26, 27, 26, 22, 29, to już starszy piłkarz. Oczywiście Virgil van Dijk jest tutaj tym weteranem, którego ściągnęliśmy właśnie dlatego, że jest weteranem, ale normalnie Reece James, Stokely 24, Tanganga 28, więc mówimy tutaj o naprawdę bardzo młodym składzie. Nasz bramkarz ma chyba 23 lata. Gramy bardzo dużą częścią wychowanków albo zawodników, których tutaj ściągnęliśmy, kiedy byli dużo młodsi. No i to my ich zbudowaliśmy. Więc jeżeli ja mam być zwolniony, mogę być zwolniony, słuchajcie, mogę być zwolniony po takiej karierze, ja i tak uznaję tą karierę za sukces. Niestety, słuchajcie, nie wszyscy są w stanie spojrzeć na to w ten sposób. Swoją drogą, bardzo ciekawa sytuacja, kiedy zobaczymy tutaj, Jan Fietearp znajduje się w Realu Sociedad. No ciekawie się potoczyła jego kariera. Zastanawiam się, czy podniesienie wynagrodzenia Kurana może w jakikolwiek sposób wpłynąć pozytywnie na nasz tutaj... Ten 850 euro będziesz zarabiał. Może zarząd stwierdził, wow, teraz jeszcze ten zatrudnił piłkarza za duże pieniądze, to może nas od razu wywalą, zobaczymy. A teraz jestem ciekawy, jak będzie wyglądało spotkanie z Burnley. Jak na razie jesteśmy tutaj cały czas u sterów Cheltenhamu. Wracajmy do roboty, Kuran, i już nie trój mi tyłka. Co prawda, to ile on zarabiał było śmieszne. Dobra, czy zespół jest taki, jaki chciałbym, żeby był? Jest taki, jaki chciałbym, żeby był. Tak więc zmotywujmy tylko tych chłopaków. Dajmy im, słuchajcie, jeszcze porządnego kopa, żeby dali z siebie wszystko. Na pewno strzeli dzisiaj. Rotacja to podstawa, to oczywiste. No i co mamy tutaj dalej? Fajne by było. To normalne, że jesteśmy pewni siebie. Okej. Tak więc jesteśmy gotowi, słuchajcie, na to spotkanie istotne. Zresztą tak jak każde spotkanie istotne w tym sezonie. Tracimy, zobaczcie, to jest naprawdę ciekawe, bo tracimy do Southampton jedynie 2 punkty, a mamy nad nimi 2 mecze przewagi, więc fajnie by było teraz już ich dogonić, a potem po prostu im uciekać. Ale czy tak będzie w meczu z Burnley? Tak się dzieje, 1-3, tak więc słuchajcie, sportowo zarząd nie może zarzucić nam absolutnie nic, bo to, co tutaj robimy, no uważam, że jak na taki klub jak my, to jest całkiem niezłe osiągnięcie. Zobaczmy, słuchajcie, Tanganga wbija 89 oceny ogólnej, tak więc... Powoli kończy się Virgil, holenderski, ale nasz angielski Virgil ma się całkiem nieźle, bo wydaje mi się, że to jest zawodnik o podobnym profilu. No i teraz czas na mecz z Fulham. Fulham, to spotkanie rozgrywamy u siebie. Zobaczmy, jak tam jedenastka jest gotowa. No niestety dla Crowa on nie wystąpi w tym meczu, mimo że radził sobie świetnie. No to tu zobaczymy Gabriela Martinelliego, który jest lekko zdenerwowany całą tą sytuacją wokół niego i trochę to rozumiem. Wystąpi on jednak na lewej stronie, z prawej strony wystąpi Nelson. Callum Hudson-Odoi jest trochę podmęczony, więc damy sobie tutaj tego naszego napadziora. Wydaje mi się, że powinno to wszystko zadziałać całkiem przyzwoicie. Tu jest Tuan Zebe, ale oczywiście z lewej strony zobaczymy Stokleya podczas tego spotkania. Wygląda to dobrze, słuchajcie. To nie jest, broń Boże, rezerwowy skład. Ci najlepsi tak są na ławce rezerwowych, których wymieniłem, a ci, którzy są w podstawie, nie są słabi. Więc liczę, że damy sobie tutaj radę.
Niebawem wrócimy do tematu, mordo, nie mów do mnie szefowo, bo to ci nie pomoże. Oczywiście możemy także, słuchajcie, wziąć udział w kolejnej konferencji prasowej. To jest niezwykle istotne, żeby teraz pompować morale naszego składu. Weźmy sobie oczywiście to, co ich najbardziej motywuje. Jak na razie nie mamy ich jeszcze za co chwalić, więc motywujmy, słuchajcie. Motywujmy futbol przez duże F. Nie wiem, o co tam miało chodzić, ale zdecydowanie tak uważam, więc niezbyt mocno podniosły się te morale, ale coś tam zawsze mogliśmy zdziałać. Miejmy nadzieję, że wystarczy to na Fulham. Poprzednie spotkania naprawdę wygrywaliśmy w bardzo przekonujący sposób, ale zobaczcie na to, że ostatnie dwa spotkania Fulham miało niezłe, ale mimo wszystko wygrywamy. No i ta lekko opuszczona pozycja Greenwoodowi podpasowała mu, bo się chłopak odblokował, strzela i strzela niezwykle istotną bramkę, bo był to gol na 1-0. Oczywiście zarządowi się to nie podoba, że my wygrywamy kolejny mecz z rzędu, że praktycznie nie tracimy goli w tych spotkaniach, że gramy w naprawdę futbol przez duże F, jak to powiedziałem na konferencji prasowej. No i teraz czas na ostatnie spotkanie. Soton. Jest to mecz, który rozgrywamy u nas. Southampton zajmuje miejsce szóste i jesteśmy bezpieczni, słuchajcie. Mamy bezpieczny awans do Ligi Europy. Tak więc, jeżeli nas nie wyrzucą, w kolejnym sezonie będziemy mieli naprawdę zespół gwiazd, bo Joao Felix będzie naszym celem transferowym. Troszeczkę odświeżymy tą ofensywę. Dużo się tutaj wydarzy, ale to, co najważniejsze, słuchajcie, do Spurs niestety mamy zbyt dużą stratę, bo nawet jeśli oni by przegrali, a my byśmy zdobyli 3 punkty, no to nadal są to... Myślałem, że nas wyrzucą, czyli już. To nadal są to, słuchajcie, będzie to 6 oczek różnicy. Myślę, że pożegnamy się z tym klubem. Mimo wszystko czuję, że tutaj niestety zarząd zaraz nas zwolni. Zwyczajnie. Wydaje mi się, że tutaj będziemy zwolnieni, mimo, tak jak mówię, fenomenalnej pracy, którą wykonaliśmy. Bo ja nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś Buffona czy kogoś, ale zobaczcie na te wyniki finansowe także. Zysk 366 milionów w tym roku. Przecież to są, zarobiliśmy pół miliarda dla tego klubu, wydając 172 miliony. Tygodniowe przychody tego klubu obecnie to jest 1 000 000 euro. Przychody z towarów klubowych to jest 200, to jest ćwierć miliarda w tym momencie. Naprawdę tu, no to co robimy, słuchajcie, to co robimy, wydaje mi się, że naprawdę możemy być z siebie dumni. No nie jesteśmy w stanie, słuchajcie, no nie jesteśmy w stanie, w moim odczuciu, wykonać tych celów, które są przed nami stawiane, finansowych, bo po prostu no nie jesteśmy w stanie zbudować wtedy dobrego zespołu, a zbudowaliśmy zespół, w moim odczuciu, fenomenalny. Z lewej strony oczywiście w tym spotkaniu wystąpi sobie Nelson, z prawej Callum Hudson-Odoi. Wychodzimy najmocniejszym zestawieniem. Jedyna zmiana, której dokonamy tutaj, to Virgil van Dijk stanie po środku naszej defensywy. Reszta składu jak najbardziej wygląda bardzo przyzwoicie. Jesteśmy gotowi na to spotkanie. Troszeczkę odsunięto od 11 Ferguson, no ale tak się to poukładało. To może być jeden z piłkarzy, z którym będziemy się żegnali, ale Martinelli jest w gazie, więc nie będę chłopakowi odbierał teraz miejsca w podstawowym składzie, skoro to działa. Czy zadziała w meczu z Southampton? Czy zakończymy przyjemnie ten sezon? Tak też się dzieje. 2-1 wygrywamy. Mason Greenwood zachwycony jest tą pozycją podwieszonego, więc to świadczy o tym, że powinniśmy poszukać dziewiątki. I wtedy rodzi się pytanie, co z tym João Felixem, bo to nie jest dziewiątka. To jest właśnie taki Mason Greenwood. A grać na dwóch środkowych napastników? No nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobrze, to co teraz jest istotne, słuchajcie, jestem z ciebie dumny, Virgil, jestem z ciebie dumny. Nagroda z turnieju, kolejne wielkie pieniądze wpływają na nasze konto, zakwalifikowaliśmy się do Ligi Europy. Wiem, że to nie jest Liga Mistrzów, ale słuchajcie, no jak to wygląda i kto by kiedyś powiedział, Liverpool wygrywa ligę, 103 punkty swoją drogą, fenomenalny wynik. Manchester City wygrywa 1 punktem z Chelsea, potem są Spursi, naprawdę, zobaczcie, jak wyrównana była ta stawka. Potem 9 punktów straty i jesteśmy my, i 5 punktów straty do nas ma Arsenal, który był 6. 10 był Manchester United. To jest naprawdę niewiarygodne, słuchajcie. My spokojnie albo w Arsenalu, albo w Manchesterze United znaleźlibyśmy teraz robotę. Z pocałowaniem ręki wzięliby nas i wszystkich piłkarzy, których byśmy chcieli. Zresztą, gdybym miał teraz odejść z tego Cheltenham, to żaden klub nie chciałby mnie zatrudnić.
troszeczkę sprawia, że się niepokoję. Mimo tych wyników sportowych, ale wydaje mi się, że to jest po prostu przez to, jaki mamy teraz moment sezonu. Dobrze, słuchajcie, to co teraz jest istotne. Stevie G, bardzo Ci dziękuję za to, że tutaj mogliśmy sobie trenować z Tobą, ale my musimy zainwestować mocno w rozwój tych juniorów. Z tego powodu, że liczę na to, że przez to zarząd spojrzy, o mój Boże, ależ on rozwija tą młodzież, jak ci chłopcy chodzą na tych treningach, oj. Liczę, że tak to będzie wyglądało i że nam odpuszczą troszeczkę, dlatego Wright wskoczy tutaj na treningi. Mamy tutaj McDonalda, Martina, Wrighta i Tangangę, który musi zmienić się tutaj jeszcze z Ahmedem, a nie Ahmed Kadi. Ahmed Kadi to jest zawodnik wypożyczony do nas, więc to nie jest zawodnik, którego mogę tutaj dać. Mamy za to Griffitha, dobre piłkarskie nazwisko. Kłania się tutaj kariera Cheltenham. Kto oglądał, może pisać w komentarzach. Tutaj mamy już rozwój młodzieży. Zobaczymy, może to jakoś podtrzyma zarząd. Jeżeli mnie zwolnią, słuchajcie, to już jutro na kanale o 6 zobaczycie zwyczajnie nowy projekt, nową karierę. Sam jeszcze nie wiem, co to będzie. Muszę usiąść się zastanowić. W jednym odcinku mi komentowaliście, co na pewno powinno mi pomóc w doborze nowej drużyny. Jeśli nie, to jutro rozpoczniemy nowy sezon. Ale zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Oferta wycofana, Crowa wypożyczeniowa. No my go w tym momencie wypożyczać absolutnie nie chcemy. No i czekamy, słuchajcie, czekamy. Rozpoczyna się, znaczy kończy się już maj, zaraz rozpocznie się ten czerwiec, a dalej jesteśmy tutaj, dalej jesteśmy, słuchajcie, tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy od początku tej kariery, czyli w naszym kochanym Cheltenham. No muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, jak udało nam się ten klub rozwinąć przede wszystkim, bo bałem się, że ta kariera będzie jak kariera Morecambe, że zostaniemy wyrzuceni, ale udało nam się jakoś utrzymać na tym dole, bo na tym dole jest naprawdę najtrudniej. Potem im wyżej, tym lepiej. I to mi się podoba. Spurs są mistrzami, ale mistrzami pucharu, a nie oczywiście mistrzami Anglii, bo tymi został Liverpool, tak więc The Reds chyba po raz kolejny w tej karierze zdobywają tytuł mistrzowski. Oczywiście prognozy nie są obiecujące, bla bla bla. Jak chcecie mnie zwolnić, to mnie zwolnijcie. Ja już naprawdę nie mam tutaj nic do powiedzenia. Ja to, co miałem powiedzieć ze swoją drużyną, powiedziałem na boisku, osiągając moim zdaniem dobry wynik. To nie jest wynik bardzo dobry, bo sam żałuję, że nie udało nam się dobić do tej top 4, ale uważam, że to jest wynik naprawdę dobry. Tym bardziej przy tych wynikach finansowych, które mamy. Wygasające kontrakty piłkarzy Wright i Lee to są zawodnicy, z którymi przyjdzie nam się pożegnać, ale jakoś strasznie mnie to nie boli, bo nie są to nie są to zawodnicy istotni dla całej tej drużyny, więc rozmawialiśmy, a ty ciągle o pieniądzach. Jay Wright, jeżeli ty masz od nas odejść, to mnie to naprawdę nie zaboli. Zobaczmy, kolejne informacje od zarządu. Mamy również możliwość wypożyczenia Crowa, który cały czas jest na tej liście wypożyczeń. No ja oczywiście w tym momencie nie mam zamiaru go wypożyczać. Okazał się być bardzo przydatnym elementem drużyny przez to, że został. Oczywiście do składu wróci Brin. Kiedy powróci, mam wrażenie, no tak, wróci jeszcze ten Holender, więc kadra będzie naprawdę szeroka. No ale jeśli pozostaniemy na tym miejscu w przyszłym sezonie, no to przypominam, Liga Europy to znów ten pierwszy czas sezonu będzie wymagał od nas bardzo szerokiej kadry. Trenujemy, słuchajcie, tych chłopaczków, no bo nie ma co innego robić. Wiem, że jakby tutaj trwa dożynanie tego odcinka do końca, ale no zwyczajnie chciałbym dowiedzieć się, czy będziemy jutro widzieli się jako zarządcy Cheltenham, czy też jakiś inny zespół będzie pod naszymi skrzydłami. Teraz decyduję się na zespół troszkę lepszy, zresztą tak jak mówiłem, nie mam ochoty na tak długą karierę jak teraz. Chciałbym bardziej mieć jednak kontakt z tym realnym światem, no bo tutaj większość tych nazwisk to już są piłkarze, którzy są albo niezwykle młodzi, albo po prostu są to zawodnicy, którzy nie istnieją. Więc zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Koniec sezonu się zbliżył, 52 oceny ogólnej. Naprawdę jestem ciekawy, czy dostaniemy szansę. Aczkolwiek wydaje mi się, że skoro nie zostaliśmy zwolnieni w tym momencie, no to przynajmniej początek następnego sezonu będzie należał do nas, gdzie znów będą pretensje, gdzie znów będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zawodnik wraca z wypożyczenia, sporo tych zawodników, których my pozbyliśmy się na krótki termin, będziemy również rozważali ich prawdopodobnie sprzedaż na początku nowego sezonu, a teraz zobaczmy, co tutaj mamy. Nie powinno być dla Pana zaskoczeniem. Niemniej jednak, mimo wszystko, uważamy, że zasługuje Pan na drugą szansę, więc dalej jesteśmy w klubie Cheltenham. Dalej, słuchajcie, jesteśmy menadżerem. Koza bez nowego angażu, a Polska bez selekcjonera. Więc
No niby media tutaj coś spekulują, ale nie. Spokojnie, słuchajcie. My zostajemy w Cheltenham, nie bierzemy żadnej reprezentacji, a już jutro o 6 rano rozpoczynamy ostatni sezon tej kariery, więc mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę. To był Koza, kanał Koza Stream oczywiście. Na razie. Piuna!